Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mówiliśmy Wam wiele na temat tego, co można zrobić, żeby zmienić swoje życie całkowicie, żeby wreszcie życie miało sens, miało moc, miało, żeby życie miało sens, miało moc i żeby życie wreszcie było pełne życia. O co chodzi? Chodzi o to, że chodzicie ulicami i żyjecie dalej o własnych siłach. Macie różne koncepcje, pomysły, macie radości swoje, tak, ale żyjecie bez Boga, bez mocy Bożej, bez Jego pomocy, bez Jego działania. Żyjecie bez mocy. Żyjecie tak, jak na przykład lampa bez prądu. Nie świeci, bo nie ma prądu. I wy też tak żyjecie, bez siły, bez mocy. Gdzieś wasze siły, moce mają swoje ograniczenia. Nie doświadczacie pełni mocy i pełni życia. Nie doświadczacie obfitości życia, które moglibyście doświadczać, gdybyście chodzili razem z Bogiem. Nie razem z Bogiem, że Bóg gdzieś obok albo gdzieś za chmurkami, tylko ten Bóg musi znaleźć się w twoim wnętrzu, w twoim życiu. A żeby tak się stało, to musisz poddać swoje życie Jezusowi. Musisz się z Nim pojednać, musisz przyjąć to wyratowanie, to, co On dla ciebie zrobił, że wziął wszystkie twoje grzechy, wszystko to, co ciebie oddzielało od Boga. Musisz to przyjąć, musisz skłonić swoje kolano przed tym i przyjąć ten dar zbawienia uczyniony przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus to nie jest jakaś szmata, że można sobie wycierać nią buty. Jezus Chrystus to Pan i Król i Bóg. Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie i za mnie na krzyżu. 2000 lat temu i od 2000 lat to samo słyszy ludzkość, rok w rok. To jest dosyć ważne, nie? Bo przez 2000 lat słyszymy to samo, ciągle i ciągle, w każdym narodzie i w każdym kraju, o tym samym Jezusie Chrystusie. Więc chyba wygląda na to, że to jest dosyć poważna sprawa i dosyć ważna osobistość, ten Jezus Chrystus. Ale wiesz, Jezus Chrystus jest Bogiem i jest Bogiem pełnym miłości. On kocha, co pokazał na krzyżu. Dlatego traktowany jest jak szmata, jak dobra, kochająca żona, która jest nieatrakcyjna, bo kocha prawdziwie. Taka jest prawda. Lekceważony totalnie i traktowany jako bluźnierstwo i przecinek. Potykasz się i mówisz: o Jezu. A tymczasem ten Jezus oddał za ciebie życie. Umarł w cierpieniach na krzyżu, zabrał wszystkie twoje grzechy i całe przekleństwo, całe zniszczenie, które by spadło na twoje życie, to spadło na Niego. Jeśli zaufasz Jezusowi i przyjmiesz ten dar zbawienia i pojednasz się z Bogiem i wejdziesz w życie z Bogiem w ten sposób, że przyjmiesz Go do swojego życia, przyjmiesz Go do swojego wnętrza, to On będzie prowadził cię przez życie. To ty doświadczysz przemiany życia, totalne przemiana, totalna przemiana. Totalna przemiana. I zaczniesz żyć w oparciu o moc Bożą i rozwiązywać problemy i wyzwania życia w mocy Bożej. Zaczniesz doświadczać mocy Boga, zaczniesz doświadczać Jego troski. Rozumiesz, bo Ojca nie można doświadczyć, kiedy się nie jest w Jego domu. Musisz wejść do Jego domu, do domu Ojca. Do domu Ojca, żeby być razem z Ojcem. Nie możesz być jako marnotrawny syn, a wokół mnóstwo marnotrawnych synów i córek, którzy nie chcą przyjąć Boga, nie chcą przyjąć Jezusa do swojego życia, nie chcą podporządkować się Jemu. Dlatego żyją, jak żyją. Dlatego żyją, jak żyją, w samotności, o własnych siłach. I kończy się ich życie zbyt wcześnie. Chodzicie w lękach, chodzicie w różnych zniewoleniach, chodzicie w uzależnieniach od alkoholu, od narkotyków. W Europie Zachodniej nawet już się nie leczy narkomanów, bo mówi się, że nie da się ich wyleczyć. Ludzkość, która odeszła od Jezusa Chrystusa, nie ma pomysłu na rozwiązanie różnych problemów, a rozwiązanie całkowite jest w Jezusie Chrystusie, w Bogu, w Jezusie, w Jezusie, w Jezusie. Rozumiesz? W tym Jezusie Chrystusie, który masz głoszone przez całe swoje życie, o którym wiesz. Miałeś głoszone różne nieprawdziwe rzeczy o Nim. Mówiono Ci, że On coś od Ciebie chce, wymaga. Tymczasem Jezus wszystko wziął, wszystkie Twoje grzechy na siebie i to On rozwiązał problemy Twoje na krzyżu. To On.
Tobie wystarczy to, że przyjmiesz ten dar zbawienia. Ten dar zbawienia, który Jego dużo kosztował. Tobie wystarczy to, że powiesz do Boga: Boże, tak, chcę być swoim synem, twoją córką. Chcę, żebyś ty był moim ojcem. Tak, tato, wejdź do mojego życia, wejdź do mojego wnętrza. Tak, Boże, chcę iść przez życie z Tobą. Chcę iść przez życie z Tobą. Chcę być dzieckiem Bożym. Wystarczy, że się poddasz Jemu, oddasz swoje życie, powierz Mu swoje życie. I wtedy zacznie się zmiana. Wtedy zacznie się prawdziwe życie w obfitości. Wtedy zaczniesz doświadczać Boga w swojej codzienności, w małych i dużych rzeczach, w nadnaturalnych, całkowicie nadnaturalnych rzeczach, w cudach i w tych zwykłych codziennościach, z którymi nie radzisz sobie. Ale żebyś mógł doświadczyć Boga, musisz przyjść do Boga, taki jaki jesteś, i ukorzyć się przed Nim. W pokorze przyjąć ten dar zbawienia, który On uczynił na krzyżu, i poddać Mu swoje życie. Inaczej nie ma wejścia, nie ma wejścia, nie ma kontaktu z Bogiem. Musisz przez Jezusa Chrystusa. On jest drzwiami i bramą. Nie możesz w inny sposób. Nie da się modlić do Boga, modlić do Boga. To jest jak stanie przed ścianą. Nie możesz stać przed ścianą, to nie są drzwi. Drzwiami jest Jezus Chrystus. Musisz przyjąć ten dar zbawienia i musisz poddać Mu swoje życie. On musi stać się Twoim Panem. Twoim Panem, Panem Twojego serca, Twojego życia. On musi być na pierwszym miejscu w Twoim życiu, na tronie Twojego życia, nie Ty. Musisz wejść w Jego rodzinę, w rodzinę Bożą. Musisz stać się dzieckiem Bożym, inaczej dalej jesteś poza tym domem Bożym i nie będziesz doświadczał Boga. I Twoje życie ciągle będzie zbyt krótkie, zbyt słabe i zbyt krótkie. Będziesz się zadowalał jakimiś muzykami, alkoholem. Będziesz udawał, że wszystko w porządku i fajnie jest potańczyć. Fajnie jest potańczyć, ale ten taniec trwa 5 minut, a potem znowu jesteś sam. A twój kolega jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc umrze. Rozumiesz? Będziesz musiał w lękach chodzić z maseczką. Będzie ciągle jakiś lęk. Lęk. Daj spokój, spójrz w swoje serce. Daj spokój, po prostu spójrz w swoje serce. Nie okłamuj się, że wszystko jest w porządku. Nie okłamuj się, że wszystko masz, Nieprawda, że wszystko masz. Masz rodzinę, masz bliskich, a oni się skończą zbyt wcześnie. Tylko dlatego, że nie znają Jezusa. Tylko dlatego, że nie poddali Mu swojego życia. Tylko dlatego, że Ty nie poddajesz Mu swojego życia. Rozumiesz? Jest tutaj taka dziewczyna, taka Nina. Nina Książopolska. Ma siostrę, która jest ateistką. Pewnego razu ta siostra była w ciąży z dzieckiem, które okazało się, że jest całkowicie chore i nie przeżyje. Nina, kiedy spotkała swoją siostrę, ta siostra nie znała Jezusa, ale Nina znała i chodzi z Jezusem, podporządkowała Mu swoje życie. Kiedy usłyszała, że to dziecko jest chore i że lekarze mówią, że ono nie będzie żyć, że będzie roślinką i to było wszystko, diagnoza lekarska w szpitalu, to Nina powiedziała: nie, nie będzie tak. Ja mam Jezusa, nie będzie tak. Położyła swoją rękę, pomodliła się, przyjęła uzdrowienie, uwolnienie dla tego dziecka i dziecko zostało uzdrowione. Całkowicie uzdrowione, urodziło się zdrowiutkie, zdrowe. Nie tak jak lekarze i badanie lekarskie, że nie będzie żyło, że jakby przeżyło jakiś procent, to będzie roślinko do końca życia. Rozumiesz? To jest właśnie chodzenie z Jezusem. Ale jeśli chcesz chodzić z tym Jezusem na serio, to musisz na serio poddać Mu swoje życie. Po prostu na serio, rozumiesz? Przestać się zakłamywać, że możesz się modlić przez całe swoje życie. Modlić się i to będzie okej. Okay. Nieprawda. Musisz uszanować Jego dar zbawienia. Musisz uszanować Jego ofiarę na krzyżu. I musisz podporządkować swoje życie Jemu. On Cię kocha. To nie jest Pan jakiś, który Cię zniewoli. To jest Pan miłości. To jest Król miłości. To jest Bóg, to jest Tata. Rozumiesz? Żaden tata, który tutaj na świecie żyje, ten, który jest kochającym ojcem, nawet on nie pokazuje, jak ten Bóg kocha. Ludzie powymyślają o nim jakieś różne głupoty, nie słuchaj tego. On kocha.
pokazał na krzyżu, jak Cię kocha. On kocha, kocha. Po prostu wejdź, przyjmij tą miłość. Wejdź, przyjmij ten dar zbawienia. Jeśli będziesz dalej stał w miejscu lekceważenia Jezusa, to tylko dlatego lekceważysz, bo Go nie znasz, nie znasz Jego mocy, nie znasz Jego rozwiązań, Jego wielkości. Ale potrzebujesz uszanować Go i przyjąć ten dar, przyjąć ten dar, przyjąć ten dar. Podporządkować Mu swoje życie i wtedy zobaczysz Jego wielkość, Jego moc, Jego potęgę. Wtedy Twoje życie doświadczy mocy Boga, której inni będą Ci zazdrościć, której inni nie będą mieli, bo będą dalej chodzili w lękach, bo chodzą w buncie, nie chcą przyjąć tego Jezusa. Nie wiem, po co nie chcą przyjąć Jezusa. Przecież Jezus jest wspaniały, kochający. Rozumiesz? Wspaniały, kochający. Każdy, kto Go doświadcza, kto podporządkuje Mu swoje życie, doświadcza Jego mocy, Jego wielkości, Jego potęgi, uzdrowień, uwolnień. Ja nie wiem, po co nie chcieć Go. Nie ma żadnego powodu nie chcieć Go. Tylko własny bunt, jakieś lekceważenie i własny bunt. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ale jak to? Masz ludzi wokół siebie, których kochasz. Zależy Ci. A On jest rozwiązaniem na wszystkie problemy. On ma instrukcję życia. Jak chcesz żyć, nie idąc z kimś, kto stworzył życie.